Dobry wieczór. Witamy wszystkich na debacie Stowarzyszenia Folkowisko, debacie z okazji zniesienia, a może o tym będziemy rozmawiać, tak naprawdę obalenia pańszczyzny, debacie, która się nazywa Chamstwo, Państwo, Inteligencja i która odbywa się w ramach tego, co Stowarzyszenie Folkowisko robi już od kilku dobrych lat co roku w maju, czyli w ramach Dnia Wolności Chłopskiej, podczas którego świętujemy zazwyczaj we wsi Gorajec na Podkarpaciu zniesienie pańszczyzny. Tym razem musieliśmy z tych względów wszystkim wiadomych przenieść po prostu obchody do internetu, ale z drugiej strony dzięki temu może nas dziś oglądać bardzo dużo osób w całej Polsce, a nie tylko nasi goście we wsi Gorajec, którzy do niej przyjechali, lub z wsi Gorajec po prostu sobie, jak to zwykle bywało. I mamy dzisiaj bardzo świetny skład gości. Ja jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i dumny, że udało się takich gości zaprosić do wspólnej rozmowy. I teraz chciałbym bardzo krótko przedstawić, z kim będziemy dzisiaj o chamstwie, państwie i inteligencji oraz przyszłości i przeszłości polskiej wsi rozmawiać. Więc po pierwsze naszym gościem jest Kacper Pobłocki, którego książka Chamstwo, która premiera miała ledwie kilka dni temu, jest punktem wyjścia naszej rozmowy dzisiejszej. Kacper jest antropologiem, autorem książek różnych, między innymi Kapitalizm, historia krótkiego trwania i właśnie teraz książki Chamstwo, o której na początku porozmawiamy trochę więcej, ale nasza dyskusja nie będzie zamknięta, choć rozpocznie się od tego punktu, który wyznacza książka Kacper, to nie będzie tylko wokół książki się kręcić, bo chcemy rzeczywiście porozmawiać o przeszłości polskiej wsi, czy może szerzej ludowej przyszłości i o tym, co jest teraz i co będzie, być może o różnych możliwych przyszłościach polskiej wsi, które są przed nami. I dlatego zaprosiliśmy też znacznie szersze grono gości. Jest z nami Lucjan Kołodziejski. Lucjan Kołodziejski jest regionalistą, historykiem, pasjonatem i autorem takiego śledztwa w sprawie buntu chłopów w Bożencinie, do czego jeszcze wrócimy. Autorem również innych książek z historii regionalnej poświęconych właśnie historii takiej bardzo mocno zakorzenionej w Bożencinie, w okolicach, odgrzebującej różne rzeczy, które były mocno zapomniane. Naszym gościem jest również Izabela Bukra-Barylska, socjolog czy socjolożka, nie wiem, jak Izabela wolisz, jaką formę. Z jednej strony osoba, która zajmuje się socjologią współczesności, bardzo szeroko rozumianą socjologią ciała, ale też mocno od dawna socjologią wsi i od dawna mocny głos w takiej dyskusji o tym, co się czasem nazywa hamofobią, czyli jakąś pogardą dla ludzi ze wsi. Jest z nami również Tomasz Karoń, który jest strategiem politycznym, również publicystą, analitykiem i osobą, która jest mocno zaangażowana w to, co społecznie, politycznie dzieje się teraz w Polsce, w tym również na polskiej wsi. I w końcu jest z nami Aleks Storożyński, autor biografii Tadeusza Kościuszki, Książę Chłopów, która ukazała się i w Stanach, i w Polsce, zdobywca nagrody Pulitzera, historyk. Więc ja się bardzo cieszę, że mamy tak różnorodny skład z bardzo różnych miejsc na świecie, z bardzo różnych miejsc na takiej politycznej, czy społecznej, czy jakkolwiek to nie nazwać, mapie. I nie przedłużając, zaczynamy naszą rozmowę. Jedna tylko rzecz, zanim zaczniemy. Wszyscy, którzy nas oglądają, mogą nam wysyłać pytania na czacie. Potem jak my trochę porozmawiamy tutaj, to będziemy też bardzo chętnie zadawać pytania, które Państwo, którzy nas oglądają w internecie, nam prześlą, więc czekamy na pytania do naszych gości, na komentarze.
I też zapraszamy tu ostatni, jak to mówią dzisiaj w reklamie, product placement, bo te obchody są oddolne, społeczne, finansowane ze tak zwanej ściepy narodowej zrzutki, więc na pewno tutaj koledzy, koleżanki ze Stowarzyszenia Folkowisko kleją odpowiedni link, gdzie można się na te nasze obchody zrzucić, bo to nie tylko dzisiejsza debata, ale też koncerty, podcasty. Najbliższy podcast o buncie w pieśni chłopskiej poprowadzi już niedługo Kasia Chodonie. Okej, więc zanim zaczniemy, chciałbym, żebyśmy czegoś posłuchali. Dowodzący oddziałem wojska oficer dobył szabli, błysnął w nią w powietrzu, zapowiadając, że zmusi wszystkich do pracy na pańskim albo zostaną zmiażdżeni. Była to ostateczna groźba, po której spodziewano się zwycięstwa nad chłopami. Ale odpowiedzią na nią był tylko mocny pomruk gromady chłopskiej nie. I rozpoczęła się katownia. Kładziono po kolei na pniaku chłopa i bito przygotowanymi kijami z całych sił. Bili żołnierze jednostki wojskowej. Co pewien czas pytano bitego, czy pójdzie do pracy. Pierwszych sześciu wzięło po 100 kijów i odmówiło pójście do pracy. Bito ich dalej, a gdy stracili przytomność, zmasakrowanych, ociekających krwią, odrzucano na kupę jak łachmany ludzkie. Dopiero siódmy po 100 kijach jęknął, że podejmie pracę. I tak bito po kolei, po 25, 50, 80 i 100 kijów otrzymywał chłop do czasu, kiedy wyraził gotowość pójścia do pracy. Ani jeden nie złamał się, ażeby przed samą groźbą bicia wyraził zgodę na pracę. Jak czytałem w starej kronice parafialnej, już w czasie bicia, cytat, wielu chłopów z wielkiej boleści straciło mowę. I ten fragment, który przeczytałem, nie jest fragmentem z książki Kacpra Pobłockiego Chamstwo, jest fragmentem jest wynikiem tego śledztwa historycznego, które wykonał Lucjan Kołodziejski o buncie chłopów w Bożencinie. Ale chciałem, żebyśmy właśnie od tego rozpoczęli, bo tych historii w książce, która jest punktem wyjścia naszej rozmowy, jest bardzo dużo. I przejście przez pewne doświadczenie słuchania tych historii dla mnie było strasznie ważne, jak czytałem tę książkę. I mówiąc szczerze, wstrząsające. My się w Stowarzyszeniu Folkowisko od paru dobrych lat zajmujemy chłopską historią, czy wiejską historią. Więc jakby miałem styczność z takimi świadectwami, chociażby z tym znalezionym przez Lucjana. Ale ilość skompresowanej przemocy i to, jak się czyta książkę i trzeba przez to przejść, zanim dojdzie się do jakichś takich bardziej teoretycznych rozważań, właśnie dla mnie była rzeczywiście wstrząsająca i rozmawialiśmy z Izabelą przed tym naszym spotkaniem, czy to dobrze, że ta część taka, która trochę stawia to wszystko w takim większym, szerszym kontekście, tłumaczy, po co jest ta książka, jest na końcu czy na początku, dla mnie było bardzo ważne, że poza wszystkim trzeba się było skonfrontować z tą ilością przemocy. I na koniec ten fragment, który przytoczyłem z pracy Lucjana, kończy się tym, że chłopi z tego wszystkiego stracili mowę. Więc pierwsze pytanie. Chciałbym właśnie tak naprawdę skierować do ciebie, Lucjanie. Po pierwsze, co cię popchnęło do odszukania tej historii? Co było twoją motywacją do zajęcia się akurat historią buntu w Bożencinie? I po drugie, gdybyś mógł nam trochę opowiedzieć właśnie o tym, jakby jaka praca była potrzebna do wykonania, żeby to odkopać i żeby w pewnym sensie przywrócić mowę tym osobom i tej pamięci, która ją jakoś straciła. Więc oddaję głos Lucjanowi. Witam serdecznie wszystkich przy złączach internetowych. Chciałbym powiedzieć, że zaskoczony jestem tym, że ta moja praca została dostrzeżona. Jestem regionalistą, największą wartością Bożencina są ludzie,
ci, którzy się urodzili kiedyś, ci, którzy żyją teraz. Mnie interesuje historia. Znalazłem bogate archiwa parafialne i tam w jednej z ksiąg pisanej ręcznie odkryłem ten materiał, który prezentowałem. Tak prawdę powiedziawszy, to interesuje mnie przeszłość i w wielu wymiarach. To jest jeden z tych wielu wymiarów. Jestem synem chłopa, wnukiem chłopa i najbliższa mi jest historia wsi po prostu, tych, którzy tu mieszkali. Chciałbym powiedzieć, że tę książkę pana Kaspra z wielkim zainteresowaniem oczekiwałem, kupiłem, nie przeczytałem. Podobno, że są wstrząsające sceny, ale my mówimy chłop. Wtedy się mówiło cham po prostu. Pojęcie chłopa pojawia się o wiele później. To jest podział chłopów na tych bogatych, zagrodników i tak dalej. I chcę powiedzieć, że pańszczyzna, no to pewnie się pojawi, to forma niewolnictwa. Pod przymusem kija musieli pracować od pokoleń właściwie do XVI wieku. Spotkałem to i poszukałem, poszukiwania nie były trudne. To po prostu wystarczyło jechać do archiwum parafialnego, życzliwość proboszcza i później poszukiwanie wśród lokalnych historyków. Jest przepaść. Jest przepaść między tym, co było przedtem, czasy pańszczyzny. Nikt nie pamięta. Ja mieszkam na wsi. Nie jestem chłopem. Na wsi mieszkają, nie ma rolników właściwie. Są mieszkańcy wsi. Nie wiem, czy 5% w Bożencinie, skąd pochodzę, zajmuje się rolnictwem. No, jeżeli chodzi o to, coś powiedział wcześniej Mateusz, to jest przerażające. Jak traktowano chłopa, po prostu był narzędziem, jak gdyby no, człowiek, istotą, która miała pracować. Tam bicie, dyby, to jest rzecz, która była po prostu wtedy elementem strachu i przetrącono chłopom w Bożencinie kręgosłup. Ja pochodzę z tego rejonu, gdzie niedaleko była Rabacja. W sąsiedniej Dołędze mówiono, to jest prawdopodobnie legenda, żnijcie chłopa w wierzbie, który się schował, przepraszam, żnijcie szlachcica w wierzbie, który się schował powoli, bo był dobry. W Bożencinie czegoś takiego nie było. To, coś zwrócił uwagę na to stracenie mowy, to mogę powiedzieć, że w sąsiednich wioskach, na plebaniach, no, ginęli. Ginęło wielu tych, którzy byli okrutni dla chłopów. Kiedyś myślałem, że to był taki po prostu pospolity zryw, ale to była tak ogromna kondensacja emocji, że wystarczyło, żeby ten w Bożencinie Schmidt ogłosił od cesarza, że mają być uwolnieni. I to wystarczyła iskra. Ta iskra zapłonęła, chłopi zostali zmasakrowani, jak gdyby skończyło się. I na Podkarpaciu, gdzie kiedyś byłem, są kapliczki poświęcone, gdzie składano te dokumenty zmuszające do pańszczyzny. U nas czegoś takiego nie ma. Przyszły później powodzie, przyszła epidemia cholery, całkowicie zapomniano. Dzisiaj to jestem właściwie wdzięczny, garstka zapaleńców, no i zawodowych historyków czy socjologów, którzy się zajmują. Natomiast na wsi nie ma czegoś takiego. Pogoń za współczesnym pieniądzem, inne problemy, o których będziemy mówić, to jest to, czym żyje obecnie wieś, większość ludzi, a jeżeli chodzi o polityków, to oni są, historia jest użytecznym dla nich motywem, natomiast żeby to czuć chłopstwo, Witos mieszka 15 kilometrów od Bożencina i bywał w Bożencinie często, to jest tylko po prostu przywoływanie, odwoływanie się do emocji, ale to nie ma moim zdaniem głębszego związku. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Lucjanie. Myślę, że wrócimy też jeszcze do tego, o czym wspomniałeś, czyli jakie problemy ma wieś teraz, ale też jakie różne możliwe scenariusze przyszłości przed nią stoją. Ale chciałem pociągnąć jakby to, o czym powiedziałeś na koniec i teraz jakby mieć pytanie do Kacpra. Bo rzeczywiście, jak rozmawiałem z Lucjanem, jak tutaj ludzie od nas ze Stowarzyszenia Folkowisko
czy po prostu my w swoich rodzinach pytaliśmy, to jeszcze u świętej pamięci dziadka mojej żony takie echa ustnej pamięci o pańszczyźnie dawało się znaleźć, ale już powiedzmy pokolenie rodziców naszych, to nie była sprawa dla nich żywa. I tak, ja cały czas tę książkę przerabiam i rzeczywiście układa mi się w głowie to, co mi się podoba, to, co mi się może, na co patrzę krytycznie. I teraz chciałem od razu zadać już takie dwa krytyczne pytania. Związane trochę z tym, dlaczego ja mam takie wrażenie, że duża część tego, co się nazywa teraz jakby ludową historią Polski, jest ciekawa przede wszystkim dla ludzi w mieście i to dla ludzi z inteligencji w mieście. To znaczy, że nie rezonuje z wsią, nie rezonuje z tym, co interesuje mieszkańców wsi. I to moje takie krytyczne czy podwłos pytanie dotyczy stosunku twojej pracy, twojej książki do dwóch rzeczy. Do narodu, po pierwsze, a po drugie do państwa. Bo pokazujesz bardzo przekonująco, trochę też to, o czym mówił Lucjan, że chłopi kiedyś, bardzo, bardzo długo, chłopi, to jest jakby taka trochę upraszczająca kategoria, pańszczyźniacy, różni ludzie, którzy nie byli szlachtą, nie uważali się za Polaków i nie byli, przez tych ludzi, którzy mówili o sobie, że są Polakami, nie byli też za Polaków uważani przez szlachtę. Czyli byli poza narodem. To jest pierwszy punkt a propos narodu. A po drugie, że kiedy mogli, to chcieli być poza państwem. Bo państwo, czy przez to rozumiemy władzę dziedzica, czy przez to rozumiemy to, o czym też widać w tej historii Bożencinie, że dziedzic, kiedy chłopi odmówili pracy, nie miał żadnego problemu z wezwaniem austriackiego wojska i węgierscy żołnierze tam przyjechali. Więc czy mówimy o państwie takim najbliższym w postaci dziedzica, który sądził chłopa i miał nad nim władzę, czy o tym dalszym państwie, to nie było coś, to było coś, od czego chłopi chcieli uciekać. I ta ucieczka, też bardzo fajnie i przekonująco ta książka to pokazuje, była naprawdę ważną bronią. Uciekanie w takie miejsce, gdzie to państwo było słabsze lub gdzie go prawie wcale nie było, na przykład na dzikie pola do kozaków, to był sposób na uzyskanie jakiejś wolności, niezależności, niepodległości. I to jest bardzo przekonujące, jeśli chodzi o to, co opisujesz, ta ucieczka od państwa i bycie poza narodem polskim. To jest przekonujące dla mnie bardzo, jeśli chodzi o przeszłość. Ale później pojawia się taki moment, kiedy chłopi w pewnym uproszczeniu, mieszkańcy wsi, mieszkanki wsi, zaczynają się uważać za Polaków. I dzisiaj to jest w pewnym sensie te moje taki znak zapytania. Dzisiaj, gdyby ktoś przyjechał na wieś i tak jak w tych różnych ludowych książkach o ludowej historii polskiej zaczął mówić, nie, ale wy wcale nie jesteście Polakami do chłopów, to kojarzy mi się to troszeczkę z taką sceną, jak właśnie chwilę przed Rewolucją Galicyjską przyjeżdżali demokratyczni agitatorzy, czy po prostu zapaleńcy i mówili chłopom, słuchajcie, jesteście Polakami, zapraszamy was do naszego narodu. To znaczy dzisiaj po prostu ludzie, mieszkańcy, mieszkający na wsi utożsamiają się z polskością, kobiety i mężczyźni. I można rzecz jasna uważać, że to im zostało narzucone, że się dali jakby zbałamucić i tak dalej, i że wcale im się nie opłaca tymi Polakami być i że znacznie lepiej byłoby właśnie, tak jak ich przodkowie, starać się żyć beznarodowo i bezpaństwowo. Czyli od tego aparatu opresji państwa uciekać i szukać jakichś innych form wspólnego życia. I tu pojawia się taka moja bardzo duża wątpliwość, bo i pytanie, czy świat nie zmienił się na tyle, że dzisiaj w narodzie ludzie, którzy nie są z bardzo uprzywilejowanych klas społecznych, jakkolwiek to nie nazwiemy, znajdują pewną formę zakorzenienia i wsparcia. Mówiąc, dając konkretny przykład.
kiedy się wyjeżdża, będąc pracownikiem fizycznym z Polski do Anglii, to się trafia do pewnej grupy. Można zarabiać więcej niż w Polsce, można wyjeżdżać na wakacje, ale jednak powyżej pewnego poziomu się nie awansuje, będąc polskim pracownikiem. I inaczej być może niż w tych dawnych czasach, nie jest się też tak znowuż przyjętym z otwartymi ramionami przez angielską klasę pracującą. Natomiast czucie się Polakiem pozwala i na taką tożsamość, dumę i te wszystkie sprawy, które dają pewną emocjonalną stabilność, właśnie poczucie dumy z tego, z kim jestem. A po drugie, no, jeśli mówimy o kobietach, na przykład w Polsce w tej chwili przynależność do tej wspólnoty narodowej i państwowej daje to, że wynagradzana jest twoja praca przy wychowaniu dzieci przez 500+. Jako jeden z przykładów. Więc zastanawiam się, czy dzisiaj ta cała propozycja, gdyby ją przenieść w dzisiejsze czasy, bezpaństwowa, kosmopolityczna, nienarodowa, czy ona nie jest przede wszystkim propozycją dla ludzi z dużych miast, którzy mówią bardzo dobrze po angielsku i którzy czują się dość swobodnie na konferencji w Londynie, będąc menadżerem w Szanghaju i tak dalej. I czy nie ma pewnej racjonalności w tym, że chłopi, mieszkańcy wsi, różni ludzie, którzy do tej takiej międzynarodowo radzącej sobie elity nie należą, identyfikują się z po pierwsze narodem polskim, a po drugie uważają, że z pewnymi rzeczami, z pewnymi problemami powinno sobie też radzić państwo, bo czuli się często wcześniej przez to państwo opuszczenie, na przykład w czasach transformacji ustrojowej, kiedy państwo nie tyle groziło tym, że było po prostu wszędzie się tak strasznie wpychało, tylko mówiło, mnie to nie obchodzi i problem z władzą polegał na tym, że mówiło, radź sobie sam. Więc pytanie, czy nie należałoby, zastanawiając się nad tym, jak to wszystko wygląda teraz, też inaczej spojrzeć na naród i państwo. I oddaję ci głos, Kacprzy. Za to spotkanie. Bardzo się cieszę, że mogę Państwa poznać osobiście, tak prawie osobiście, bo znam wiele osób z naszym panelu z książek, które bardzo lubię i bardzo cenię. Okej, jakby tu było bardzo dużo w tym pytaniu. Chamstwo jest w ogóle pomyślane jako trylogia i to, co można teraz dostać, to, co pokazywałeś, jest pierwszym tomem, który de facto w ogóle nie dotyczy współczesności. I kolejna część tego projektu będzie dotyczyła urbanizacji XIX wieku, a ostatnia będzie dotyczyła XX i współczesności. I ta książka w ogóle nie dotyka jakby tego, co się dzieje tu i teraz. Ona się kończy tak naprawdę gdzieś około 1870 roku. I pokazuje jakby takie echa tego wydarzenia, które nazywamy często zniesieniem pańszczyzny. Ja wolę o tym mówić jako o obaleniu pańszczyzny. Więc ta książka powstała dlatego, że mam wrażenie, że o pańszczyźnie w Polsce się mówi bardzo dużo, natomiast w zasadzie od kilkudziesięciu lat, od momentu, kiedy pańszczyzna przestała być tak naprawdę jakby obiektem badań naukowych i przestała być na poważnie traktowana przez historyków w zasadzie w latach 60. ubiegłego roku. Są wyjątki nieliczne osób, które się tym jakby później zajmowały, natomiast generalnie ten temat nie był jakoś szczególnie modny. I okazuje się, że jakby ciągle mamy jakby pewne dyskusje publicystyczne na temat jakby piętna pańszczyzny, mentalności folwarcznej i tak dalej, które są jakby zupełnie z kosmosu, to znaczy one są oderwane od tego, czym to doświadczenie tak naprawdę było. Więc ta książka stara się tak naprawdę pokazać, czym to tak naprawdę doświadczenie było. I to bicie, którego zacząłeś, od którego też zaczyna się ta książka, jest takim wspólnym mianownikiem wszystkich wspomnień o pańszczyźnie, które ja byłem w stanie znaleźć. I od tego ta książka się zaczyna. I ta książka jest o tym, jak wyglądała tamta, jakby dlaczego przemoc była fundamentem tamtego ustroju i co ona robiła z ludzką psychiką i z ludzkimi ciałami. I jakby jak ludzie musieli się odnajdywać w tej rzeczywistości, która była rzeczywistością naznaczoną totalnie przemocą. Więc w pewnym sensie to jest takie lustro, takie zwierciadło, tak? Takie prawdziwe zwierciadło, a nie zwierciadło wyimaginowane i wyparte jakby z konkretów,
którym możemy się troszkę przejrzeć. No i to jest dla mnie ten projekt, oprócz właśnie tego oceanu przemocy, którego ja się trochę spodziewałem, ale który dla mnie też był szokujący. I teraz znowu, jak przeczytałeś ten cytat, to jakby dla mnie jakby wszystkie elementy tego są bardzo znajome. I jak ja pracowałem przez ostatnie parę lat nad tą książką, de facto ją redagując, to te wszystkie krwawe opisy, nie wiem, obcinania uszu, nosów, no naprawdę takich rzeczy bardzo drastycznych mi się opatrzyły i już przestałem myśleć o tej książce, tylko zapomniałem o tym, że ona jest taka drastyczna, ale jak usłyszałem jakby kolejny cytat, który jest dla mnie nowy, to też miałem dreszcze na plecach, więc ona opisuje w pewnym sensie świat bardzo, bardzo jakby inny od tego, w czym my żyjemy. Ja czasami sobie tak sam sobie to tak tłumaczyłem, że to jest w pewnym sensie wyprawa na Marsa, tak? W tym sensie ten świat rządzi się zupełnie innymi prawami niż to, w czym my żyjemy. No i brak tej przynależności narodowej jest jednym z tych elementów. I to jest świat, który ja w pewnym momencie jakby mam jeden rozdział, gdzie piszę o tym w ten sposób, jakby o tej inności tamtej rzeczywistości w następujący sposób, że istnieją dwa rodzaje nierówności. Nierówności wewnątrz krajów i nierówności pomiędzy krajami. Innymi słowy nierówności klasowe, nierówności związane jakby ze stratyfikacją społeczną, w jakiej grupie społecznej człowiek się urodził i nierówności pomiędzy różnymi miejscami na świecie. I jednym z bardzo dziwnych elementów jakby tamtego świata, dziwnych jakby z dzisiejszej perspektywy, jest to, że to był świat w zasadzie totalnie uniwersalnych nierówności klasowych, tych pomiędzy, jakby wewnątrz krajów i praktycznie minimalnych różnic pomiędzy krajami. W dzisiejszym świecie, i to obliczył ekonomista Branko Milanowicz, 80% globalnych nierówności to są nierówności przestrzenne, a nie klasowe. Czyli innymi słowy, żyjemy w świecie, który jest podzielony na kraje bogate i kraje biedne. To, czy urodziłeś się w Niemczech czy w Indiach, ma pierwszorzędne znaczenie co do tego, jakby kim tak naprawdę jesteś. Jeszcze w roku 1800, czyli na początku XIX wieku, to nie miało znaczenia, czy urodziłeś się w Niemczech, w Meksyku, w Nigerii, czy w Japonii. Ważniejsze było to, w jakiej klasie się urodziłeś. I to bardzo łatwo widać za pomocą jednej prostej statystyki, czyli jakby długości życia. Ta długość życia na całym świecie była jeszcze na początku XIX wieku de facto identyczna, tak? I dopiero od połowy XIX wieku, od połowy tego, co ja zresztą opisuję w książce Kapitalizm historii krótkiego trwania, tak? Tego atlantyckiego kapitalizmu, który narodził się mniej więcej w 1870 roku, zaczyna się rozjeżdżanie różnych części, różnych miejsc, różnych państw, różnych społeczeństw, na te bogate i na te biedne, na centra i na peryferia. I stąd zaczyna jakby, i my żyjemy w rzeczywistości, w której jakby trzonem naszej tożsamości nie jest klasa, tylko jest miejsce, w którym się urodziliśmy, naród, tak? Więc natomiast tamten świat był światem zupełnie innym. W tamtym świecie najważniejsze było to, w której klasie się urodziłeś, a następnie następne w kolejności były kolejne jakby warstwy tożsamości. Ta książka też jest tak ułożona, że on zaczyna się jakby od bicia, bo bicie miało fundamentalne znaczenie przy wyznaczaniu jakby tej nierówności klasowej. Upraszczając, szlachta mogła bić, chłopi byli bici i od tego ta książka się zaczyna. Po czym okazuje się, że ten obraz tamtego społeczeństwa robi się coraz bardziej złożony i skomplikowany, bo my znów mamy takie wyświechtane przekonanie, że to było to 90, podobno, w ogóle to jest nieprawda, 90% populacji to był ten szary, pańszczyźniany chłop, który po prostu był, mieszkał w tych samych chałupach i wyglądał tak samo, i jakby mówił tak samo, i myślał tak samo, i był po prostu tak ze sztancy, po prostu takim stereotypowym pańszczyźnianym chłopem. Okazuje się, że tamten świat był bardzo różnorodny, przez to, że nie był de facto tak bardzo zglobalizowany, jak ten świat, w którym my żyjemy. No więc jakby tam dalej się doklejały kolejne, powiedzmy, warstwy tożsamości i jedną z tych warstw była możliwość uczestnictwa w wspólnocie politycznej, którą daje obywatelstwo, tak?
I w tamtych czasach obywatelstwo było tożsame ze szlachtą. Słowo szlachta i obywatelstwo było de facto synonimem. Więc ta przynależność do wspólnoty politycznej była jakby ważnym elementem, który wyznaczał miejsce człowieka w tamtym dawnym społeczeństwie, ale on nie był jakby pierwszy. Pierwsza była przynależność klasowa. I dlatego też ta książka jest kosmopolityczna, bo okazuje się, że ta klasa ludowa wcześniej, czyli w XVIII, jeszcze de facto w połowie XIX wieku, była bardzo kosmopolityczna i to jakby ja sobie, znowu, jeżeli poczytamy, nie wiem, takiego nawet Pigonia, który urodził się pod koniec XIX wieku, no to on pisze bardzo wyraźnie, że jakby on w domu nie nabył świadomości, że jest Polakiem, więc ta świadomość jakby narodowa i to też pokazują wspaniałe książki innych osób, których ja tam jakby nie przytaczam, bo ten projekt jakby dotyczy bardzo konkretnej rzeczy, więc ja też nie mogłem jakby, nie chciałem, żeby ta książka miała 800 stron, a ma prawie 400. No więc okazuje się, że mniej więcej w Polsce ta świadomość, czyli z chłopów zrobiono Polaków mniej więcej w okresie międzywojennym, tak, tak dużo upraszczając. To jest ten moment, kiedy ta świadomość narodowa zaczyna być równie ważna, być może nawet ważniejsza od tożsamości klasowej. Więc takie jest odpowiedź na twoje pytanie. I jeszcze odnośnie jakby współczesności, ja w ogóle nie zgodzę się z tym, że mamy w Polsce wieś. Znaczy to, o czym mówi pan Lucjan na samym początku. Mamy teoretycznie podział administracyjno-prawny polskiego terytorium, według którego rzekomo 60% populacji mieszka w miastach, 40% populacji mieszka na wsi, ale w Polsce po pierwsze nie ma chłopów, znaczy nie ma, pan powiedział, że nie ma rolników, ale to już jest jakby kolejna sprawa, ale w ogóle nie ma chłopów, prawda? Jaka jest różnica między chłopem a rolnikiem? No, chłop to był jakby całe... Bycie chłopem to była cała tożsamość, tak? Rolnik i tak naprawdę, ja to pamiętam, jak pisałem doktorat o Łodzi i czytałem lokalną prasę i w latach 60. przeczytałem taki list od osób mieszkających w województwie łódzkim do łódzkiej gazety i tam było napisane, bardzo prosimy, żeby nie mówić o nas, że jesteśmy chłopami, jesteśmy rolnikami. A rolnik to jest tak samo jak pracownik biurowy czy robotnik. To jest osoba, która jest de facto, jakby żyje miejskim stylem życia, tylko że mieszka na wsi i pracuje w rolnictwie, tak? Więc rolnik jest zawodem, a zawód jest jakby totalnie miejskim jakby zjawiskiem. Jeżeli spojrzymy na polską architekturę na wsi, to tam nie ma wiejskiej architektury, jest architektura podmiejska. I de facto jak spojrzy się na krajobraz, to trudno powiedzieć, co jest przedmieściem, co jest wsią i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ma czegoś takiego jak wieś w moim przekonaniu. W moim przekonaniu jakby to jest osobna dyskusja, jakby o tym nie jest ta książka, o tym będą kolejne. Natomiast jakby w Polsce nie ma czegoś takiego jak wieś i z tego, co pamiętam z głowy, mogę tutaj przestrzelić, proszę mnie nie zastrzelić, jeżeli podam niedokładną cyfrę, ale mniej więcej chyba 10% osób, które mieszka na wsi, na tej administracyjnej wsi, jakby trudni się rolnictwem, tak? Więc to jakby to nie jest większość na pewno, tak? Więc. Pewnie utrzymuje się z rolnictwa. Utrzymuje się z rolnictwa, tak. Głównego, tak, jakby, bo jeszcze. Więc w Polsce mamy bardzo mało rolników, a nie mamy w ogóle chłopów, więc jakby mówienie o. Więc też ta książka, i wracając do tego, dlaczego o tym mówię, bo ta książka stara się pokazać różnorodność tego, co my po prostu wrzucamy do tego worka, potem tradycyjna wieś, tak? I też jakby dużym wysiłkiem, które ja musiałem wykonać przy tym projekcie, to było jakby przedarcie się do tego XVIII-XVII wieku, bo nasz obraz tej tradycyjnej wsi, no to jest trochę Karol i Pawlak, tak? To są chłopi Rejmonta, czyli to jest jakby ta wieś pouwłaszczeniowa po końcu pańszczyzny, która zmieniła tak naprawdę, znaczy uwłaszczenie zmieniło totalnie wszystko. To, że chłopi mogli posiadać ziemię i mogli awansować jako klasa, miało jakby fundamentalne znaczenie. Więc ta książka, więc często się to jakby zrzuca, na przykład, no nie wiem, ja zawsze mam tak, że jak teraz udzielam wywiadów na ten temat, to wszyscy wrzucają mi i pytają się, czy ja mam jakiś obraz. Ja mówię, że nie mam żadnego obrazu, bo nie ma dobrych jakby przedstawień wizualnych tamtego okresu. I co dostaję? Oracza Chełmońskiego z 1896 roku bodajże, tak? Jako po prostu ilustrację tego tematu. I to jest jakby nie. Oracz nie jest jakby najlepszym wizualnym przedstawieniem społeczności pańszczyźnianej. Tamta rzeczywistość folwarczna pańszczyźniana rządziła się zupełnie innymi
regułami niż to, co nam się wydaje, jakby kojarzy się z tradycyjną wsią. Tak, na przykład chłopi nie byli wcale konserwatywni politycznie i nie byli też pruderyjni, na przykład konserwatywni obyczajowo. Tak, i to na przykład świetnie opisał Tomasz Wiślicz, jedna z licznych osób oprócz profesora Buchraby Rylskiej, którzy zajmowali się przez lata tematem wsi, no i tak dalej. Więc wydaje mi się, że więc jakby dla mnie najważniejsze w tej książce jest to, żeby każdy mógł jakby przejrzeć się troszkę w tym zwierciadle nazywanym pańszczyźnianą przeszłością, czy też doświadczeniem pańszczyzny i zobaczyć jakby sam dla siebie, co z tego tak naprawdę zostaje. Tak? Natomiast jakby ja tego nie robię, uważam, że to jest praca, którą chciałbym, żeby wykonali czytelnicy. Natomiast moim zadaniem było wyłącznie przedstawienie w pewnym sensie faktów w jakiejś takiej formie, która jest łatwa do przyswojenia, tak? Więc też ta książka, jakby to nie jest książka, która przeszła jakby całą procedurę recenzji akademickich i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest książka akademicka, tak? W tym sensie, że dla mnie bardzo ważne jest, i to jest taki główny, i to jest ostatnia rzecz, którą powiem. To jest jakby taki główny wątek w zasadzie moich trzech projektów książkowych, czyli pisanie, jakby rozszerzanie gatunku pod tytułem monografia naukowa, tak? I ta książka ma być przystępna i ja jestem, uważam, że medium is the message, znaczy to, w jaki sposób piszesz, czy to, o czym piszesz, musi być też obecne w tym, w jaki sposób piszesz. Więc ta książka w ogóle tam nie ma żadnych dyskusji akademickich, tak? Przypisy są dla akademików, natomiast osoby, które w ogóle jakby nie interesują się dyskusjami historyków z połowy XX wieku o tym, tych historii było bardzo, tych dyskusji było bardzo dużo. Jakby ja tych debat akademickich nie streszczam, tak? To jest dla mnie trzeciorzędna sprawa. Osoby, które znają się jakby na tym temacie, są w stanie rozpoznać z tego jakby z decyzji, które ja podjąłem, prezentując ten materiał, są w stanie jakby zobaczyć, jakby jak ja się pozycjonuję, powiedzmy, w pewnych dyskusjach akademickich, ale one tam jakby w ogóle nie są tematem, bo dla mnie najważniejsze było po prostu opowiedzenie tej historii, tak? Poprzez też tych osób, które nie tylko jakby moim głosem, mój głos gdzieś tam jest, ja jestem takim, powiedzmy, kuratorem, który dobiera różnego rodzaju cytaty i prowadzi czytelników jakby przez te świadectwa, natomiast te świadectwa z pierwszej ręki są tutaj dla mnie kluczowe i mam nadzieję, że jakby one mówią tutaj jakby same ze siebie. To bardzo krótko, ja potwierdzam, że książka rzeczywiście jest dobrze napisana i czyta się ją błyskawicznie. I cieszę się też, że będą kolejne dwa tomy. Pewnie wrócimy później do dyskusji o tym, czy wieś znika. To jest coś, co mówię, że być może na sam koniec, kiedy będziemy mówili. Jakieś jest, przepraszam, echo w tle, jeśli taka techniczna informacja do osób, które mnie to technicznie wspomagają. Więc być może będzie okazja wrócić do tego, czy są takie rzeczy, które będą powodowały pewien konflikt między ludźmi mieszkającymi na wsi i częścią wielkomiejskich elit, taki konflikt, o którym może już trochę zapomnieliśmy. Ale zanim przejdziemy do teraźniejszości i do przyszłości, to chciałam spytać Aleksa, który jest autorem biografii osoby, która się u Kacpra rzeczywiście pojawia i którą tutaj bardzo krótko postaram się jej ducha wywołać. Jego sekretarz tej osoby napisał coś takiego. Rewolucja nie jest dla rozpuszczenia cugrów swawoli. Owszem, powinna mieć w celu ułożenie porządku, wciągnięcie wszystkich postępki w karby państwa, przyuczenie do posłuszeństwa zwierzchności, którą nadaje naród. Daje się wszystkim wolność i prawa równe, ale nie pozwala się żadnej zbrodni. Sprawiedliwość ma być zgrozą zbrodni, ale nie zemstą. I tutaj koniec tego cytatu z tej osoby i komentarz Kacpra.
Mamy tu już wyraźny zarys programu stworzenia nowego państwa, nie klasowego, tylko narodowego, opartego nie na kaźni, ale na rygorze instytucji publicznych, nie na szubienicy, ale na oświacie, formowaniu rozumu i serca, nie na maltretowaniu ciała, lecz na dyscyplinie duszy i na władzy, która bierze się z języka. Tak jak się Państwo może domyślili, jak zapowiadałem Aleksa, tą osobą, która to myślała, pomyślała i podyktowała, był Tadeusz Kościuszko. I chciałbym Ciebie, Aleks, spytać o samego Kościuszkę, ale o rolę też takich ludzi jak Kościuszko. Bo on jest też pewnym, jakby, jak sobie o tym myślę, jest pewnym znakiem takiej grupy osób, których w książce Kaspra nie ma. I w porządku, bo książka chce pokazać inną grupę ludzi. Ale jest trochę, jak sobie myślę o Kościuszce i o tych, którzy przyszli po nim, znakiem kogoś takiego, kogo by można nazwać radykalnym inteligentem, czyli osoby, która sama nie pochodzi, mówiąc umownie, chłopstwa, ale chce coś zmienić. I ty jesteś jakby osobą też osadzoną w amerykańskim kontekście. I taka myśl, która mi przyszła, kiedy myślałem o Kościuszce, o takich najbardziej radykalnych, czy jak się wtedy mówiło, czerwonych powstańcach styczniowych, o ludziach, którzy trochę sprawili, że chłopi chcieli zostać Polakami później pod koniec XIX wieku, próbując ich do polskości namawiać, to myślałem o analogii do tego, co w Stanach się nazywało abolicjonizmem. I rzecz jasna, byli abolicjoniści czarni, tacy jak Frederick Douglass, ale byli też tacy ludzie, którzy sami byli biali, ale chcieli w Stanach Zjednoczonych zniesienia instytucji niewolnictwa. Więc chciałem Cię zapytać, na ile uważasz, że to podobieństwo jest prawdziwe i na ile ono może pozwolić nam spojrzeć na historię Polski z trochę innej strony, że jeśli pańszczyzna była niewolnictwem, albo była co najmniej bardzo zbliżona do tego niewolnictwa nowoczesnego, które znamy ze Stanów Zjednoczonych pod wieloma względami, to czy można myśleć o Kościuszce i o ludziach takich jak Kościuszko jako o polskich abolicjonistach? Tak, więc to jest moje pytanie i oddaję głos Aleksowi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Najpierw chciałem powiedzieć, że przepraszam za moją polszczyznę, ale ja się urodziłem w Stanach, to angielski jest mój pierwszy język. Kościuszko był rzadką osobą po prostu, bo on nie tylko wierzył dla wolność dla chłopów i dla czarnych w Stanach Zjednoczonych, ale też zostawił swój majątek dla nich. W Stanach zostawił swój majątek Thomas Jeffersonowi, żeby kupił niewolników i żeby ich wyzwolił. A w Polsce zostawił swój majątek dla rodziny z tym samym, żeby chłopi nie musieli tyle pracować. Kobiety od razu nie, ewentualnie, żeby chłopi też mieli wolność. Skąd on to miał? U niego w rodzinie zawsze wiedzieli, że jeżeli traktujesz pracowników, chłopów lepiej i oni mają więcej zysk z tego, co robią, to będą się cieszyć i będą pracować dla ciebie więcej. A jak on uciekł do Francji i tam studiował, najpierw był wykształcony w Polsce, a później studiował w Paryżu, nauczył się taką teorię fizjokracji. Fizjokracja mówiło, że trzeba dać chłopów więcej zysk z tego, co oni robią. Trzeba im dać trochę wolność, bo bogactwo, skąd jest bogactwo? Bogactwo jest z ziemi. Jeżeli masz ziemi, jesteś bogaty. Ale tak naprawdę, jak masz chłopów, którzy pracują na to, to wtedy dopiero jesteś bogaty. I on wrócił do Polski z tym pomysłem, że no, Francuzi mają rację, to powinniśmy też to robić. A on zakochał się z kobietą Ludwiga Sosnowska, która była córką jednej z najbogatszych ludzi w Polsce i on chciał ożenić się z nią. A ojciec powiedział, że nie, nie wolno. A oni uciekli, a ojciec go złapał i chciał go zamknąć. I to jest dopiero dlaczego dopłynął do Ameryki. A tam zauważył, że niewolnictwo jest jeszcze gorzej niż podaństwo.
Poddaństwo, niewolnictwo to nie jest tylko w Polsce czy w Stanach, to jest na całym świecie. Na całym świecie istnieje tego wykorzystanie ludzi przez bogatych. I tego wykorzystania ludzi to jest przestępstwo, bo kradniesz od nich, bierzesz ich to, co oni robią, i to bierzesz dla siebie. To czy to ludzie się nie zgadzają, poddaństwo niewolnictwo to nie jest to samo. To jest to samo przestępstwo, tylko w różnych poziomach. A to, co Kościuszko robił dla czarnych w Stanach, on był w szoku. On był w szoku. Ja też jestem trochę w szoku teraz, bo ja dopiero zacząłem czytać Chamstwo i bardzo dobrze, dopiero go zacząłem, to przepraszam, nie skończyłem całą książkę, ale bardzo dobrze się czyta. Czyta właśnie, jest dostępny dla ludzi. Historycy niestety często piszą w takim sztywnym stylu i nie chcę to czytać, a jak zacząłem Chamstwo czytać, Jamestown, tu zaczyna i w którym kierunek, od razu się nauczyłem dużo. Na przykład tyle, co, że nosy, palce, to wszystko, co tam było opisane, w szoku, bo to w Stanach było, wiesz, że jak ktoś uciekł, jak Murzyn uciekł, przepraszam, Murzyn to nie jest prawidłowe słowo, ale jak niewolnik uciekł, to rękę, wiesz, obcięli, czy coś mu, jakąś straszną krzywdę zrobili. A to, że Kościuszko walczył dla innych, nie tylko dla siebie, nie tylko dla Polski, nie tylko dla swoich, ale on chciał prawo dla wszystkich, dla czarnych w Stanach i też dla Żydzi w Polsce. Berek Jossalewicz napisał o nim, że Kościuszko jest człowiek wysłany do nas przez Boga. On naprawdę chce wolność dla wszystkich. W Stanach, jak był Kościuszko w Filadelfii, przyszedł do niego Indianin, taki chief, Little Turtle, mały żółw się nazywał. I on przyszedł do niego i dał mu tomahawk, taka ciupaga. Po jedną stronę jest ten tomahawk, ciupaga, a po drugą stronę jest fajka pokojowa. I on mu to dał jako prezent i powiedział, że słyszałem, że nas też bronisz, że wszystkich bronisz. To Kościuszko był po prostu wyjątkowym człowiekiem, który wszystkich bronił. Jak ale ktoś... pozwól właśnie, że cię dopytam o tą wyjątkowość, bo z kolei, jak przeglądałem ostatnio książkę Adama Leszczyńskiego, inną książkę o ludowej historii Polski, która niedawno wyszła, to tam rzeczywiście pisze się o Kościuszce jako o szczerym demokracie, ale jak się pokazuje, co on chłopom obiecywał za udział w powstaniu, to no te obietnice autor jakby nazywa bardzo takimi skromnymi. I teraz pytanie, czy Kościuszko był wyjątkowy w tym sensie, że cała reszta szlachty, mówiąc umownie, albo przynajmniej znacząca większość, była tak absolutnie przestraszona daniem jakichkolwiek praw chłopom, że on sobie nie mógł na więcej pozwolić. Jakby to też jest dla mnie to pytanie między takim jakby tym, co uważamy za radykalizm, a tym, co jemu się udało nawet nie tyle zrobić, ale nawet po prostu tylko obiecać, kiedy w Polsce był na czele. Za mało obiecał, o to chodzi? Taki był wniosek autora, że jeśli się spojrzy na to, że chce, żeby chłopi walczyli, ale dokumenty, które wydaje, proklamacje, które wydaje, nie obiecują im realnego zniesienia poddaństwa, ani nawet jakiegoś bardzo mocnego poprawienia ich roli, to być może jakby jest to jedna z odpowiedzi, dla których Polska tę swoją wojnę o niepodległość wtedy przegrała. To znaczy, że ta oferta nie była wystarczająco atrakcyjna dla chłopów. I czy byś się zgodził, jakbym miał postawić to w jednym zdaniu, to pytanie, że Kościuszko był może w sercu szczerym demokratą, ale jego oferta dla chłopów była zbyt słaba, żeby porwać ich do takiej naprawdę rewolucyjnej, niepodległościowej walki, która pozwoliłaby wtedy pokonać. Nawet to, co obiecał, nie mógł zrobić, bo on był wojskowy, ale też politykiem był, bo politycy muszą sprawdzić, co jest możliwe, żeby zrobić więcej,
to po prostu było niemożliwe w tamtych czasach, bo wtedy Czartoryski, wszyscy by nie przestaliby z nim, wiesz, rozmawiać i by nie miał w ogóle możliwości to im dać. To niestety w polityce nie możesz obiecać za dużo, bo druga strona powie nie i w ogóle koniec rozmowa. To musi być taki balans. A ja myślę, że w serce Kościuszko wiedział, że nie pamiętam ten jego cytat po polsku dokładnie, bo ja to tłumaczyłem na angielski wiele lat temu i on, Kościuszko, kiedyś powiedział między nimi coś takiego, że my jesteśmy wszyscy równi. Wszyscy jesteśmy równi. Różnica jest, że niektórzy mają więcej wykształcenie i więcej pieniędzy. Ale oprócz to my jesteśmy wszyscy równi. I to jest na przykład, ja teraz pracuję wielu lat dla Fundacji Kościuszkowskiej, bo Fundacja Kościuszkowska rozdaje stypendia dla Polaków w Polsce, dla Polonii tu, $1,000,000 rocznie w stypendiach. I dlaczego? Dlaczego to się nazywa Fundacja Kościuszkowska? Bo on w tym wierzył, że każdy z nas jest również pieniądze i wykształcenie. To jest dlaczego my bierzemy pieniądze od ludzi, którzy mają kasę i staramy się wykształcić ci, którzy są biedni i chcą się wybić jakoś. To zawsze jest balans. Nie możesz wszystko naraz, bo druga grupa ci zamknie drogę. Dziękuję, Aleks. Myślę, że też jeszcze będzie okazja, żebyś zabrał głos, kiedy już każdy z nas tutaj dostanie pytanie. Chciałem przejść teraz do Izabeli i przenieść się rzeczywiście już w teraźniejszość. Profesor Fedyszek Rodziejowska, z którą trochę pisałem w tej debacie, podesłała mi informację o takim świeżym dosyć badaniu opinii, które pokazywało, że mieszkańcy wsi, nawet jeśli nie uznajemy, że oni się jakoś bardzo różnią od mieszkańców miasta, ale taka zmiana, która nastąpiła w ostatnich kilku latach wedle tych badań, to jest to, że oni dużo mniej wstydzą się tego, kim są. Dotyczy to również rolników, że dużo jakby lepiej czują się z zawodem, który wykonują. Dużo mniejszy jest taki, jak to się mówi, negatywny stereotyp o samym sobie. I moje pytanie do ciebie jako do osoby, która bada polską wieś, przygląda się też temu w liczbach i w statystykach, jest takie, jeśli to jest prawda, że sytuacja jest teraz inna niż taka, jaka była, kiedy my zaczynaliśmy już dobrych parę lat temu te kampanie Jestem ze wsi, czyli że ludzie ze wsi mniej się wstydzą tego, że są ze wsi, to co na to wpłynęło twoim zdaniem? Dlaczego ta zmiana zaszła? No na pewno tutaj można różne przyczyny, doszukiwać się różnych przyczyn. Jeśli rzeczywiście tak jest, jak penetrująca na bieżąco wyniki badań, zwłaszcza CBOS-u, koleżanka Basia Radziejowska mówi, to może bym to ujęła w ten sposób, że może trochę mniej teraz wieś w ostatnich latach jest zawstydzana, że jest wsią i że tam mieszkają właśnie mieszkańcy wsi, a nie wielkich miast, że można być rolnikiem, no bo co do chłopów, to no właśnie socjologowie już od dawna bardzo różnicują tę kategorię, uważając ją za schyłkową, za nieadekwatną do czasów współczesnych. No i wymyślają takie kategorie postchłop, czy quasi-chłop, czy chłop tradycyjny. Ma to o tyle związek z takim wątkiem, który już tutaj padł, to znaczy, czy zajmowanie się jakimś kawałkiem gruntu, prawda, czyli no niby zajmowanie się rolnictwem przez mieszkańca wsi, czy już stwarza z niego rolnika albo chłopa. No i myślę, że sensownym pomysłem jest to, do czego uciekają się socjologowie, mówiąc właśnie, jaką część swoich dochodów mieszkaniec wsi czerpie z kawałka ziemi, który uprawia. No i tutaj zajrzałam przed naszym dzisiejszym spotkaniem do najnowszego raportu, jaki od lat ukazuje się dzięki Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, FDPA. I tam były dane z roku chyba
Polska Wieś 2020. Tam znalazłam informację, że obecnie około 22% ludności aktywnej zawodowo na wsi ma coś do czynienia z rolnictwem. Oczywiście to może być wyłączne, główne źródło utrzymania, dodatkowe albo w ogóle marginalne. Ale myślę, że ta właśnie okoliczność, że rolnictwo przenika w działalność, w praktyki codzienne, w działalność zawodową czy poboczną ponad 1/5 mieszkańców wsi, no nauczyciel też może mieć kawałek ziemi i coś tam sobie uprawiać, jest faktem bardzo znaczącym i doniosłym, bo nie tylko tu chodzi o to, co jeszcze przed wojną Zdzisław Ludkiewicz, nasz minister rolnictwa, ale też autor świetnych podręczników o właśnie na temat agronomii i tak dalej, mówił, jak nazywał rozczłonkowaniem zawodów. To znaczy on uchwycił wtedy bardzo precyzyjnie to zjawisko, które ma dzisiaj miejsce w najwyżej rozwiniętych krajach świata. Mówi się, że im gospodarka jest bardziej nowoczesna, tym mniejszy odsetek ludności zajmuje się rolnictwem, ale zapomina się dodać, że jednocześnie bardzo rozbudowuje się to, co się nazywa otoczeniem rolnictwa, które przejmuje funkcje, które kiedyś wypełniał sam rolnik, czy jeszcze wcześniej chłop, który musiał być wielofunkcyjny. On po prostu się wyzbywa, czy jest wyzbywany tych funkcji, cedując je, są one przejmowane przez otoczenie naukowe, biznesowe i tak dalej, prawda, agrobiznes, który ujmuje wreszcie tego chłopa czy rolnika w tak zwany kierat, jak to nazywał profesor Tomczak czy inni badacze. No więc tutaj nawiązałabym właśnie do najpierw do tego, do tej niejednoznaczności, do tego przenikania ponad 1/5 mieszkańców wsi, że mają coś do czynienia z rolnictwem. No i zawsze mam w pamięci opinię Fernanda Brodela, jak on w tej swojej monumentalnej, trzytomowej pracy mówił, iż ekonomiści nie doceniają tego, co on nazywa parterem życia gospodarczego. Ekonomiści lubią się zajmować rynkiem, najlepiej kapitalizmem, o którym Brodel był w ogóle bardzo kiepskiego mniemania i rozróżniał, jak pamiętamy, gospodarkę rynkową i kapitalizm, który dla niego miał być zmową kilku spekulantów gdzieś na samej górze, globalnie na to patrząc, ale właśnie mówił, jak ważne nawet w drugiej połowie XX wieku w gospodarkach europejskich jest właśnie drobny warsztat pracy, no w tym naszym przypadku wieś, kawałeczek gruntu, którym się można zajmować albo przez jakiś czas odłogować. Tak jak powiedziałam, on to nazywał parterem życia gospodarczego i bardzo ważną przestrzenią odwrotu dla jednostki, dla jej rodziny albo nawet dla całej warstwy społecznej w momencie jakiegoś kryzysu. Tu właśnie posiadanie takiego drobnego warsztatu pracy, bycie no właśnie przynależnym reprezentantem tego, co John Rawls nazywał demokracją właścicielską, czyli sytuacją, kiedy wiele osób ma niewiele i Rawls uważał, że jest to lepsze niż kiedy niewielu ma wiele albo prawie wszystko. No więc myślę, że ta dygresja moja, czy mamy chłopów, czy mamy rolników, jakich zwał, tak zwał i ilu ich jest, no myślę, że warto też śledzić te niuanse i właśnie to zjawisko, że można gdzieś być w 1/10 rolnikiem, a mieć jeszcze taki jakiś pogląd. No Hałasiński mówił, że nie trzeba mieć ziemi, uprawiać ją, by być rolnikiem. Wystarczy mieć pewien pogląd na świat, na rolę swojej warstwy czy klasy, by zasługiwać na to miano. No więc proszę Państwa, wrócę do tego pytania, czy wieś się mniej wstydzi. Ja myślę, że najbardziej jednak taki przemożny napór na modernizację, na awans społeczny, który miał polegać na wyzbyciu się chłopskości i ziemi i prawda, przeniesieniu do miasta albo zasileniu klasy robotniczej, miał miejsce w okresie PRL-u. Wtedy profesor Hernas używał takiego pięknego określenia samowydziedziczanie się kulturowe. Chłopi się wyzbywali starych mebli, starych przyzwyczajeń, narzędzi
aby kupić coś modnego, coś atrakcyjnego właśnie, byle nawet tandetnej produkcji, ale no, miejskiego, noszącego taki miejski kolor. Więc to samo wydziedziczanie się kulturowe brzmi dramatycznie i sądzę, że tego już na wsi polskiej od dawna nie ma. Natomiast nie ma też już, przynajmniej w takim natężeniu, owego zawstydzania wsi, bycia wsią, wiejskością. No przypomnijmy sobie ten dyskurs właśnie z początków transformacji czy przedakcesyjny, kiedy wieś miała fatalną prasę i miała się kojarzyć z tym, co pod każdym względem jest najgorsze, prawda, mentalnością, postawami obywatelskimi, sposobem gospodarowania i tak dalej, i tak dalej. No w ślad za tym szły pomysły, no czasami jak to ktoś nazwał, chyba pan doktor Ludwik Staszyński nazywał na pograniczu poczytalności, aby w ramach zobowiązań jeszcze przedakcesyjnym, że odchudzimy polskie rolnictwo tylko do z 20 paru procent pracujących wówczas oficjalnie w rolnictwie do 5%, że zachowamy tylko 300-400 tysięcy gospodarstw, a resztę rodzin rolniczych, jak to szacował doktor Staszyński, około 8 milionów, no niech się przeniosą gdzieś bliżej miast, gdzie będą tworzyli rezerwową armię siły roboczej do wykorzystania w ramach planowanego rozwoju dyfuzyjno tam, prawda, wielkomiejskiego. Już nie jest rozwijany chyba pomysł emigracji ostatniej, którą kilkanaście lat temu zabłyśli nasi demografowie. No, stwierdzili oni, że w Polsce jest 2,5 do 3 milionów właśnie owych mieszkańców wsi, którzy mają jakiś kawałek gruntu i go trzymają, chociaż niewiele z niego korzystają i stanowią czynnik ważący negatywnie na modernizacji, spowalniający dynamiczny rozwój kraju, więc koszty ich resocjalizacji czy reedukacji na mentalność kapitalistyczną przewyższałyby zysk, jaki by z tego był. W związku z tym autorzy proponowali, żeby oni zechcieli udać się na emigrację ostatnią, czyli już po prostu nie wracać. No to moim zdaniem to były bardzo, bardzo ostre i potencjalnie niebezpieczne projekty, właśnie obudowywane tą medialną, ale też naukową nagonką na to wszystko, co się miało kojarzyć negatywnie ze wsią. I jeszcze przy tym pozostając, chcę po raz kolejny podkreślić, że bardzo to mnie zaskoczyło, że również tego języka, który gdyby był kierowany pod adresem jakiejś mniejszości narodowej, etnicznej czy wyznaniowej, czy uchodźców, to określono by bez wahania, że to jest niedozwolona mowa nienawiści, pogardy. Tymczasem, kiedy to pisali znani dziennikarze czy autorytety naukowe pod adresem wsi, chłopów, rolników, no uchodziło za prawdę niezbywalną, prawdę niepodważalną. No i już kończąc ten wątek, myślę, że bardzo słusznie to podsumowała takim dobrym określeniem profesor Monika Bobako, mówiąc, że był to ni mniej, ni więcej, tylko właśnie taki neoliberalny dyskurs rasistowski. Jeżeli przez rasizm rozumiemy rasizm kulturowy, klasizm, no to właśnie mieliśmy bardzo dużo przykładów tego w dyskursie. Sądzę, że teraz to już troszeczkę ustało. I jedynie można na moment zawiesić ten wątek, bo jeśli będą Państwo chcieli, to będziemy to drążyć. Ale chciałam powiedzieć, że no też z zainteresowaniem przeczytałam, ale w taki bardzo szybki sposób, bo z ekranu, dopiero 2 dni temu dostałam książkę, więc będzie pora teraz na taką dokładniejszą lekturę. Ale powiem Państwu, że ja już mam troszeczkę dosyć tych opisów martyrologii chłopskiej, bo od dawna wiem, że tak było, a jeszcze ponieważ jestem w kapitule konkursu FDPA, na prace poświęcone, czy historyczne, czy wspomnieniowe, czy bardziej naukowe, czy bardziej osobiste od paru lat. I te książki się potem ukazują w takim bardzo ładnym opracowaniu, to Scholar wydaje i z dobrymi przedmowami. No to akurat ostatnio, niecały rok temu, czytałam kilka prac zgłoszonych na ten konkurs, no gdzie było po prostu ogromne natężenie, ktoś ze Szczecina też taką historię ludową Polski przez pryzmat tej martyrologii chłopskiej opowiadał.
I tak trochę przez przekorę, ale też żeby dać jakąś właśnie kontrargument, chciałam przywołać fragment z tekstu, który chyba wszyscy mieliśmy kiedyś w ręku, mianowicie z Franciszka Magrysia, pamiętnik chłopa działacza. On tam wspomina czasy jeszcze pańszczyźniane, swoją matkę, młodą mężatkę, no z jakimś tam gromadką dzieci, czy jednym, pierwszym, czy drugim. I jest tam taka kapitalna scena, jak że rodzice Magrysia mieszkali w chałupie kogoś z teściów, że do chaty wpadł rozsierdzony dziedzic i zaczął się domagać od matki Magrysia, aby ta wyszła na pańszczyznę. No i proszę Państwa, Magryś pisze tak, matka najpierw zaczęła klarować dziedzicowi, że nie są zobowiązani do świadczenia pańszczyzny, bo jej mąż odrabia coś tam w ramach czegoś, oni nie są nawet zagrodnikami, tylko pomieszkują kątem u rodziny, no więc wszystko mu wyklarowała, że tak powiem, prawda, w sposób taki oczywisty i powołujący się na rozsądne argumenty. Ponieważ dziedzic nie odpuszczał i wykrzykiwał tam, wygrażał kobiecie, w którymś momencie, pisze Magryś, matka chwyciła orzuk, który tam stał koło pieca i tym orzogiem pogoniła samego dziedzica z chałupy wiejskiej. No więc, proszę Państwa, ani śladu tutaj nie widać mentalności właśnie folwarczno-pańszczyźnianej, prawda? Ona rozmawia z dziedzicem jak, no powiedziałabym, obywatel świadomy swoich praw. No jakieś tam te prawa były, prawda, dla tych chłopów. Jakieś regulacje przez nich nie wybierane, ale miała ona, no, musiała być bystrą kobietą i odważną, w sensie odwagi cywilnej. Poza tym nie widać tam ani śladu jakiegoś zahukania kobiety wiejskiej przez ustrój jakoby patriarchalny. Ja teraz przygotowuję taki tekst do specjalnego numeru Kultury Współczesnej poświęcony tematowi kobieta i wieś. No i właśnie zawzięłam się, żeby przywołać z różnych autorytatywnych tekstów, klasyków naszych przede wszystkim, twierdzenia expressis verbis, że na polskiej wsi nie było patriarchalizmu tak, jak to można naukowo definiować. No oczywiście była przewaga siłowa i tak dalej mężczyzny nad kobietą, ale już Witos w swoich wspomnieniach mówi, że bardzo często także chłop chodził z pokieraszowaną gębą, jak mu kobieta akurat oddała, no wtedy mówił, że to kot na niego wyskoczył i tak go pokieraszował po twarzy. No więc proszę Państwa, tak podsumowując w tej chwili, myślę, że wieś jest mniej zawstydzana, poza tym jest lepsza koniunktura niż, prawda, z początku transformacji czy z okresu przedakcesyjnego. Jeśli można kilka danych właśnie za taką książeczką Wieś na wstecznym biegu, którą przed laty dostałam od pana doktora Ludwika Staszyńskiego, potem jeszcze kilka i bardzo sobie je cenię. Proszę Państwa, jeszcze w okresie przedakcesyjnym w Polsce na mocy administracyjnych jak gdyby rozporządzeń, aby nas dostosowywać do rolnictwa europejskiego, spowodowano, że 1 000 000 gospodarstw przestało produkować mleko, 830 tysięcy zaniechało hodowli trzody chlewnej, o połowę spadła produkcja wołowiny, 20 razy mniej hodowano owiec, z 384 tysięcy plantatorów buraka cukrowego zostało 40 tysięcy, a z 250 tysięcy producentów tytoniu ostało się 14 tysięcy. Proszę Państwa, to nie wolny rynek tak decydował, tylko ukazy, no właśnie, ówczesnych ministrów rolnictwa, którzy administracyjnie, nie czekając na grę rynkową, eliminowali takich zbyt drobnych producentów, a więc no, odchudzali nam warstwę chłopską, czy także podcinali skrzydła drobnym producentom, rolnikom. Dzisiaj mamy nawrót do wieś staje się modna jako miejsce zamieszkania, prawda? Mówi się o żywności ekologicznej, regionalnej i tak dalej. I raptem się okazuje, że lepiej skrócić te łańcuchy żywnościowe, logistyczne i produkować mniej, zaopatrywać się bezpośrednio uznanego producenta i tak dalej. No, widzimy, jak to była różna filozofia, i właściwie trzeba teraz chyba mnóstwo rzeczy odkręcać. Jeśli można, to jeszcze. Przerwę ci, ponieważ patrzę tutaj też na czas, a dostaliśmy dużo pytań. Dobrze. Myślę, że mam nadzieję, że jeszcze będziesz mogła dobrze, oczywiście. O przyszłości.
bo już trochę weszliśmy na ten temat, jak może być z szeroko pojętym niemiastem, może tak to ujmijmy, niedużym miastem, wsią i bliskimi obszarami w przyszłości. Bardzo też dziękuję wszystkim za pytania, które się pojawiają w czacie. Jak tylko skończymy tę rundę, to będę je naszym gościom zadawał, bo są bardzo ciekawe i prosimy o kolejne pytania. I teraz bym chciał przejść do Tomasza Karonia, bo łącząc trochę te wątki, które się pojawiły, bardzo, bardzo się cieszę też, że powiedziałbym dwie rzeczy, tak tytułem bardzo krótkiego wprowadzenia do tego pytania, że w tym, co mówiła Izabela, wybrzmiało coś, co wydaje mi się, że też Kacper próbujesz robić w swoich książkach, czyli pokazać, że nie ma czegoś takiego jak konieczna przyszłość, że musi być tak, bo takie są jakieś żelazne prawa. Tylko i nie jest też, tu bym już dopowiedział to, czy powtórzył to, co powiedziała Izabela, że kształt tego, jak wygląda nasza produkcja żywności, też wcale nie jest powiedziane, że w związku na przykład z kryzysem klimatycznym musimy mieć bardzo mało rolników, ogromny agrobiznes i sprowadzać jedzenie z drugiego świata, z drugiego końca świata. I to stwarza pewne pole do porozumienia między na przykład konsumentami w mieście czy na wsi, także tymi już zupełnie wielkomiejskimi, którzy chcą mieć zdrową żywność, a rolnikami, producentami żywności, jakkolwiek ich nazwiemy, i niekoniecznie wcale ten ogromny, przemysłowy, agrobiznesowy model musi promować. Taki przykład podam, że ostatnio bardzo duża sieć handlowa przegrała proces z organizacją rolniczą, bo właśnie oznaczała produkty, że niby są z Polski, a były tam z odległych stron. Więc jakby te napięcia i też jakby konkretna walka z pewnymi interesami odbywa się dzisiaj w Polsce. I nie są to sprawy zupełnie jakieś tam, nie wiem, dotyczące historycznych spraw, tylko tego, co leży na naszym talerzu i też tego, na przykład, co dzieje się z naszym klimatem. Ale w ostatnim roku mieliśmy też do czynienia z protestami rolniczymi. To nie były pierwsze protesty w ostatnich latach, bo było Zielone Miasteczko jeszcze pod kancelarią premiera wcześniej, ale te protesty były związane z Piątką dla Zwierząt. I o ile to, o czym mówiłem wcześniej, czyli kwestia agrobiznesu, wielkich sieci handlowych, ekologicznej żywności, może być polem do jakiegoś sojuszu między miastem i wsią, to bardzo wiele elementów polityki ekologicznej, tak jak są w tej chwili wprowadzane, być może nie musiałoby tak być, antagonizuje ze sobą przynajmniej niektórych rolników i ich organizacje i mieszkańców miast, którzy na przykład przejmują się takimi kwestiami jak prawa zwierząt i czy szerzej rozumiana ekologia, bo wcześniej mieliśmy też sprawę z odstrzałem dzików na przykład. I chodzi mi, i tu bym już skierował pytanie do Tomasza Karonia jako analityka tego, co się dzieje i stratega również politycznego. Jak on widzi szansę na jakieś sensowne, pchające rzeczy w dobrą stronę sojusze między wsią i miastem, przyjmijmy jednak te dwa określenia, a gdzie widzi, że wytwarzać się może i wciąż trwać może jakiś konflikt. Może słuszny konflikt, może potrzebny, może właśnie często nie pomagający rozwiązywać jakichś problemów. To już zostawiam do odpowiedzi Tomaszowi, któremu oddaję głos. Witam Państwa bardzo. Słyszycie mnie Państwo? Generalnie rzecz biorąc, bardzo ciekawa dyskusja, przysłuchuję się z dużą uwagą. Zanim jednak odpowiem na to pytanie, jak to dzisiaj wygląda, ja myślę, że warto w ogóle wrócić do tego, o czym Państwo mówili, bo mi się wydaje, że przesadzać w ogóle pytanie, czy w ogóle jest możliwe uprawianie takiego nauki o postkolonializmie w Polsce. Pytanie w ogóle jest takie, czy w ogóle Polacy, polscy rolnicy, chłopi, ludność prowincji chce w ogóle mówić. My chcemy oddać im głos, tak? A w ogóle pytanie jest, czy oni tego głosu chcą, żebyśmy tego głosu im udzielali. Bo mi się wydaje, że to nie jest prawda. To znaczy ja miałem przywilej
obserwowania pobitych chłopów. To byli chłopi pobici podczas strajków rolniczych pod wodzą Andrzeja Lepera. I powiem Państwu tak, oni się wstydzili tego, że zostali pobici. To znaczy ja akurat wtedy prowadziłem badanie o Marce Fajrant dla Filipa Morrisa. No więc przyszła taka grupa mieszkańców wsi i oni w pewnym momencie im się wiercili. Ja im się pytałem, co wy tak się wiercicie? Oni mówią, że mają pobite tyłki. I naprawdę się wstydzili. To znaczy ta przemoc dalej funkcjonowała. I tylko jest pytanie, czy oni o tej przemocy chcą słuchać, bo moim zdaniem nie chcą w ogóle słuchać. Znaczy, ja mam takie niestety wrażenie, że my sobie wytwarzamy pewien podmiot zbiorowy, którym chcemy zarządzać, a ten podmiot zbiorowy sam nie chce po prostu tego, żebyśmy nim zarządzali. Tylko pytanie teraz, gdzie jest ten pobity chłop? Gdzie są ci chłopi pańszczyźniani? Tak? Gdzie jest ta pamięć? Moim zdaniem ona jest wyparta. To znaczy, ja uważam, że ona jest wyparta i jest poza wsią. To znaczy, co mam na myśli poza wsią? Na wsi, wiecie Państwo, na pewno takim ważnym elementem jest granica wsi. I myślę, że oni zostali wywiezieni poza granicę wsi. To znaczy, że to taki przykład. Ja miałem takiego wykładowcę bardzo fajnego, wybitnego, Wojtka Marchlewskiego. I on kiedyś został poproszony o to, że co trzeba zrobić, żeby chłopi nie wyrzucali do lasu śmieci. Na środku wsi postawiono kontener. Chłopi nie wyrzucali tamtych śmieci, tylko wyrzucali poza granicę wsi. On powiedział im prosto, postawcie kontener za granicą. I myślę, że za tą granicą właśnie jest ta pamięć i ten wstyd. I chłopi nie chcą tego o niej słyszeć. To znaczy my chcemy oddać moim zdaniem głos upiorowi. To jest bardzo niebezpieczne. To znaczy ja uważam, że ten upiór tam, za tą granicą wsi, tam dalej jest. On może być w każdym momencie uruchomiony. Natomiast dzisiaj chłopi nie chcą o tym pamiętać. Tutaj padło coś takiego, że dwudziestolecie zrobiło z chłopów Polaków, ale nie zrobiło z nich obywateli. To znaczy, proszę zobaczmy, w całej tej dyskusji żeśmy nie podjęli jednego ważnego, ważnego wątku. W tym roku, w maju, minęła rocznica ustanowienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność i to było generalnie rzecz biorąc uobywatelnienie chłopów. Tylko ten eksperyment został po prostu brutalnie przerwany w stanie wojennym. I my tego tak naprawdę wątku w ogóle nie podnosimy, a to tam się zrealizowało to, co mówił Mochnacki, że chłopów trzeba uszlachcić, to znaczy trzeba oddać im obywatelstwo, trzeba, żeby stali się pełnoprawnymi obywatelami. A jak oni mają stać się pełnoprawnymi, jeżeli chcemy im cały czas wmówić im chcemy, że są po prostu czernią i że ich potomkowie to są prawie niewolnicy. Oni o tym nie chcą tak naprawdę pamiętać, ale pamiętajmy, ta pamięć jest, ona może być w każdym momencie uruchomiona, ponieważ polska inteligencja, oprócz obecnego naczelnika państwa, który został niezaakceptowany przez polskie elity i idzie razem z chłopami, polskie elity tak naprawdę zdradziły trochę, bo one generalnie, żeby oni zadbały o to, żeby w szkołach na przykład, takiego na przykład Michała Kołodziejczaka nauczyć, że był taki związek zawodowy rolników indywidualnych, że było coś takiego jak Solidarność, on o tym, mogę to powiedzieć wprost, on nie ma o tym zielonego pojęcia. On film Robotnicy 80 zobaczył pierwszy raz 2 miesiące temu. Więc generalnie rzecz biorąc, a pamiętajmy, to jest chłop z krwi i kości. To jest chłop, który reprezentuje interesy rolników, którzy mają już tak duże pieniądze, że niejednokrotnie w mieście takich pieniędzy nikt nie widział. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale przed wejściem do Unii, Polska eksportowała produkty żywnościowe za 3,5 miliarda, złoty, dzisiaj to jest 35 miliardów. I w kryzysie tak naprawdę ten eksport wcale nie zmalał, a nawet wzrósł. Więc my mamy dzisiaj tak naprawdę pewną, oczywiście wąską klasę, ale pewnych przewodników, którzy mogą stać się przewodnikami prowincji, którzy generalnie rzecz biorąc nie są w ogóle osadzeni w ogóle w jakichkolwiek ścieżkach narracyjnych, w jakichkolwiek toposach. Oni generalnie chcą władzy i kobiet, których 100 tysięcy brakuje na terenach wiejskich. Więc ja powiem tak, ten konflikt, znaczy to współdziałanie tak naprawdę pomiędzy inteligencją a wsią będzie tylko wtedy miało sens, kiedy inteligencja w końcu przestanie tak naprawdę przypominać o kajdanach, a zacznie mówić o chwale tak naprawdę i o tym, że rolnicy potrafili stać się obywatelami, ale to wymaga olbrzymiej pracy edukacyjnej, ale też budowanie kolejnego podmiotu tak naprawdę, na którym będzie trzeba się litować. Oni nie potrzebują litości tak naprawdę, oni potrzebują uznania.
Jarosław Kaczyński dał im uznanie, ale nie dał im władzy. I oni teraz idą po władzę. Super, bardzo dziękuję za ten głos. On mi się wydaje bardzo ciekawy. Jeśli mówimy o tym rzeczywiście, co może jeszcze nie zostało opowiedziane albo przypomniane, i o tym, na przykład o tym, co chłopi potrafili zorganizować, bo jedną rzeczą też jest ten nawet zwycięski, powiedzmy, protest, czy walka, ale cała historia, wbrew temu, co się mówi często, cała historia robienia różnych trudnych rzeczy, bo organizacja kas pożyczkowych nie jest prosta. Nie chodzi tylko o to, że są źli ludzie, którzy nas uciskają, ale dogadanie się i samoorganizacja, co wie każdy, kto się tym zajmował, jest po prostu trudna i być może byłoby też bardzo ciekawe, gdyby w kolejnych tomach czy w kolejnych dyskusjach pojawił się też ten wątek nie tylko jakby relacji wobec tej walki, czy oporu, czy jak to się tam nie nazwie, wobec tych, którzy uciskają, nie tylko jakichś rytuałów, które budują wspólne życie, że dzielimy się przy stole i to wszystko jest ważne, ale też całej takiej trudnej pracy nad sobą i ze sobą, żeby różne rzeczy działały po prostu, żeby różne inicjatywy trwały i po prostu rozwijały, na przykład właśnie wieś, tak jak to się, tak jak to ruch ludowy czy agraryzm rozumiał też kiedyś. Okej. Myślę, że przeszlibyśmy już teraz do takiej zupełnie luźniejszej części, to znaczy pytań troszkę od gości, ale też dyskusji między sobą. Więc jeśli teraz po Państwo, czy teraz wy po prostu coś ważnego usłyszeliście w swoich głosach i chcielibyście się odnieść, to będzie też właśnie na to przestrzeń. Myślę, że jeśli wszyscy nie są bardzo zmęczeni, to 10-15 minut byśmy porozmawiali. Trudno mi wybrać coś, bo pytań jest dużo bardzo ciekawych, ale może wybiorę na początek takie. Ostatnio przy okazji, pani Kamila napisała coś takiego. Ostatnio przy okazji tej obfitości publikacji na temat chłopów i wsi zarzuca się często ich autorom ludomanię, egzotyzowanie, analizowanie wsi z perspektywy wyższości kulturowej. Moje pytanie, jak pisać, by uniknąć podobnych zarzutów? Więc zasadniczo kto pierwszy, ten lepszy. Nie wiem, kto pierwszy by chciał zabrać głos i spróbować odpowiedzieć. Mnie się tylko przypomniał taki fragment chyba ze Stanisława Brzozowskiego, jak on mówi o stosunku polskich elit właśnie do wsi. On mówi, czy pisać dla wsi, czy o wsi, czy mówi, najbardziej brakuje głosu ze wsi, czyli no, wejścia w te role i zlikwidowania tego dystansu, bo myślę, że właśnie w tym pani pytaniu jest zaznaczony ten dystans, który może mimo najlepszych intencji razić, więc może taka podpowiedź ze strony Brzozowskiego by się przydała. Mam też drugie pytanie, można się będzie rzecz jasna odnieść i do tego, od Szymona Majewskiego. Na czym polegało odejście od systemu pańszczyźnianego, począwszy od zniesienia poddaństwa i nadania chłopom wolności osobistej na początku XIX wieku? Czy nowe, bardziej rynkowe realia były szansą na lepsze życie i sytuacja chłopów faktycznie się poprawiła? Czy pański paternalizm czasami nie bywał lepszy od bezdusznych stosunków kapitalistycznych? Czyli dla pańszczyzny w pewnych sprawach nie było lepiej niż po zniesieniu pańszczyzny? Nie wiem, na przykład Katrze, czy ty byś się chciał odnieść? Tak, znaczy mogę. Znaczy znów, tamta rzeczywistość była bardzo inna od tego, w czym my żyjemy, i ta moja książka, ona ma 12 rozdziałów. Pierwsze 6 opisuje tą brutalną, absolutną przemoc, która była jedynym sposobem zmuszenia ludzi do posłuszeństwa. Natomiast druga część opisuje to, co było poza jakby tą przemocą, bo okazuje się, że władza pańska była jednocześnie bardzo absolutna i bardzo krucha.
najlepiej to zrozumieć, jeżeli spojrzymy na tamtą rzeczywistość jakby tak z lotu ptaka, gdybyśmy mieli lecieć, to okazuje się, że ta pańszczyzna i folwark była przede wszystkim zorganizowana wokół arterii komunikacyjnych, czyli wówczas rzek. Jeżeli im dalej od tych rzek, tym było mniej państw, jakby mniej pana, mniej państwa tak naprawdę też w tym współczesnym tego słowa znaczeniu i więcej enklaw wolności. I to, co ja nazywam bezpaństwami w tej książce, było takimi przestrzeniami jakby zupełnej wolności, zupełnej niepodległości. My to znamy gdzieś tam z kultury ludowej, Podhale, prawda, Kurpie. Ukraina była takim spektakularnym bezpaństwem w naszej części świata, natomiast cała geografia ówczesnego świata jakby tak wyglądała. My dzisiaj żyjemy w rzeczywistości, gdzie każda część mapy jest zagospodarowana przez jakieś państwo. No więc tamta dawna rzeczywistość opierała się na bardzo brutalnej, absolutnej władzy, bo to był jedyny sposób egzekwowania władzy. My dzisiaj jesteśmy dyscyplinowani na wiele różnych sposobów, między innymi przez szkołę, przez współczesne biurokratyczne państwo, aparat podatkowy, więziennictwo i tak dalej, i tak dalej. No jesteśmy też dyscyplinowani przez rynek. I ten moment odejścia od przymusowych form pracy na całym świecie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Ameryce, na całym świecie, ja znów ten rok 1870 jest taką symboliczną cezurą, jest momentem, w którym znikają te bezpaństwa. Czyli odchodzimy od... I wraz ze zniknięciem tych bezpaństw i wraz z zagospodarowaniem jakby całego terytorium kuli ziemskiej poprzez jakiś organizm państwowy, straciliśmy coś, pewną formę wolności, która była wówczas dostępna, a która jest niedostępna dzisiaj. Ja to nazywam niepodległością i to była de facto możliwość życia takiego zupełnie niezależnego, samowystarczalnego, takiego autarkicznego, tak? Czyli można było uciec od tej gospodarki folwarczno-zbożowej w dużej mierze, bo państwo to dawne było państwem de facto takim wielkim spichlerzem, który był oparty o monokulturę zbożową, czy to była pszenica, czy to był ryż, to troszkę nie miało większego znaczenia. I oprócz tego było jakby całe spektrum innych form utrzymania się, tak? Egzystencji. Więc ci chłopi pańszczyźniani, znaczy różnica między nami a nimi polega na tym, że oni jakby byli niewolni z naszego punktu widzenia, to znaczy jakby żyli pod butem bezpośredniej, bardzo srogiej często przemocy, ale mieli możliwość, której my nie mamy, tak, którą my utraciliśmy, ucieczki de facto od państwa i życia poza strukturami państwowymi. Dzisiaj to ludzie próbują to realizować w takich mikroskalach, jakieś enklawy, komuny, skłoty i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś to było bardzo dostępne i na przykład James Scott, który pisze o bezpaństwach, jest takim antropologiem, politologiem, który najwięcej napisał o bezpaństwach w takiej globalnej skali, a on mówi, że mniej więcej tylko około 1600 roku, to jest oczywiście też taka symboliczna cezura, większość populacji ludzkości mieszka w państwach, więc historia ludzkości to jest w dużej mierze historia bez państw, czyli życia poza aparatem państwowym. Zwłaszcza jeżeli jakby zrozumiemy, że historia gatunku ludzkiego to nie jest tylko ostatnie 1000 czy 2000 lat, tylko to jest kilkaset tysięcy lat. Więc my jesteśmy dzisiaj dyscyplinowani przez rynek. Tak? To jest ten moment, w którym aparat przymusu mógł stać się łagodniejszy, mógł złagodnieć, bo my nie mamy możliwości ucieczki de facto. Tak? Więc my nie mamy możliwości życia takim życiem samoistnym, ja to nazywam życiem niepodległym. I z tego względu jakby można było odejść od tych takich bezpośrednich form przymusu. No i teraz żyjemy w takim świecie, w którym wiele osób w poniedziałek rano wychodzi do pracy, nie ma wcale na to szczególnie dużej ochoty, ale musi to robić, bo to jest jedyny sposób, żeby mieć co jeść i mieć dach nad głową. I jakby, więc my jesteśmy dyscyplinowani w inny sposób, to daje nam pewną wolność, tak? Czyli jakby stąd jakby tamten świat zdaje się być tak drastyczny, tak? Jakby, więc to jest ta niewola, która się rzuca na pierwszy rzut oka i to jest połowa tej książki. Druga połowa tej książki to jest ta wolność, którą myśmy gdzieś tam utracili. I ona miała wiele wymiarów. Jest tam przed rozdział o arianizmie, o teologii wyzwolenia, o tym, że była ideologia, czy był pewien pomysł, był pewien projekt polityczny,
który pokazywał alternatywę do tego, do tej rzeczywistości folwarczno-pańszczyźnianej. I to jest zapomniana historia ruchu religijnego, w dużej mierze plebejskiego, na samym początku rzemieślniczo-chłopskiego. To była kwestia cielesności, seksualności, o czym już trochę rozmawialiśmy, że chłop pańszczyzna i chłopka pańszczyzna jakby nie potrzebowali rewolucji seksualnej, bo byli o wiele bardziej wyzwoleni niż, nie wiem, mieszczaństwo z połowy XX wieku. I można by wymieniać, więc jakby była te jakby... Była inna niewola, ale była też inna wolność. Dzisiaj mamy inną wolność i inną niewolę. I to jest gdzieś tam konfrontacja tych dwóch różnych form niewoli jest gdzieś tam takim głównym tematem w zasadzie tej książki. To jest to, co starałem się w tej książce pokazać. Bardzo ci dziękuję. Przeczytam jeden komentarz może bardziej niż pytanie. I może też na przykład Lucjan będziesz chciał się odnieść, bo trochę o tym rozmawialiśmy wcześniej. Pani Kamila pisze. Jako osoba pochodząca nie tylko ze wsi, ale wręcz z wiejskiej biedy, mogę dodać do słów pani Izabeli, że do poczucia wartości przyczynia się również degeneracja statusu i komfortu życia w mieście. I dalej. Innym powodem jest również szerszy dostęp do usług dzięki internetowi oraz wzrastająca łatwość zmiany swojego statusu. Nie jesteśmy już niewolnikami miejsca urodzenia. Zgadzam się też ze zmianą dyskursu szerokich mediów na temat wsi, także dzięki państwu. Ciebie też chciałem spytać, Lucjan, jako osoba, która mieszka, na wsi, jak ty widzisz kwestię tej jakości życia i tego, czy to jest coś, co ludzi na wsi utrzymuje? Bo tak się czasem mówi, o czym pisała pani Kamila, że być może nawet część odpływu ludzi z miast na wieś można tak tłumaczyć tą kwestią jakości życia. Jak to wygląda z takiej perspektywy twojej, już nie historycznej, tylko po prostu zupełnie dookoła? Ad vocem pani Izabeli. Pani przytacza 22%. Nie zgadzam się z tym. To są po prostu opowieści, to są dane statystyczne, ale miarodajnym wskaźnikiem byłby, dla ilu osób jest to podstawą źródła utrzymania. Bo to, ja też jestem rolnikiem, mam 1,5 ha, mam dopłaty rolnicze, ale ja się nie utożsamiam z tym. Po prostu ziemia jest utrzymana w kulturze. Także tutaj się rozmywa. 22% to jest po prostu kosmos. Przepraszam, ale tak muszę powiedzieć. 5% to owszem, zgadzałbym się. I teraz awans społeczny. Gdyby nie to, dlaczego mi mają zabronić awansu? Ja pracowałem widłami na gospodarstwie ojca. Rozrzucałem obornik. Teraz miałem możliwość zdobycia wykształcenia. To jest mój awans. Czy ja się przez to wydziedziczyłem kultury? Nie. Dzięki temu mogę prezentować i piszę o etnografii w tym obszarze, bo po prostu trzeba na to spojrzeć z innego nieco punktu widzenia. Także ten awans społeczny dla wielu mieszkańców w okresie wczesnego PRL-u to było wyrwanie się z opłotków, nadwyżki i tu mi się bardzo podoba to, co pan Tomasz powiedział. Tak, panie Tomaszu, te upokorzenia to mamy dosyć. Ciągle tłumaczenie, żeście byli w dybach, żeście pracowali i to może mój dziadek, że mi słoma wygląda z butów. Ja mam dosyć tego po prostu. Tu pan kapitalnie to ujął, ale nie ma drogi. Ja sam jestem nauczycielem, odwołuję się do tego często, do uczniów, poprzez ten regionalizm, budowanie tej tożsamości miejsca, Bożęcina jako, dla mnie Bożęcin pępek świata, najważniejsze miejsce urodzenia i prawdopodobnie śmierci. I poruszam naraz wiele tematów, bo po prostu trzeba chodzić twardo po ziemi, po tym ziemi, gdzie nam dane jest, a właśnie bardzo mało ludzi na wsi interesuje się historią. Ja stając przed dziećmi mówię, jeżeli dwóch uczniów na 20 się zainteresuje, to dla mnie będzie sukcesem. I ogólnie trend jest taki, liczy się po prostu pieniądze zdobyte przez tę Unię Europejską. Gdy ja patrzę przez okno i widzę tak nowoczesne ciągniki, jakie teraz są, to ta słynna 30 z Ursusa to był szczyt marzeń, a dla mojego ojca, który należał, zapisał się do ZSL-u, brony, bo to było przecież kupowanie chłopów, to był sukces.
I teraz inni piszą o nas i bardzo dobrze, pana Kacpra również książkę mam oczywiście od 2 dni, ale czeka na swoją kolej. Myślę, że dalej trafiamy gdzieś w próżnię, to jeszcze raz, co pan Tomasz podkreśla, dalej dobrze, że to jest, że jest to folwowisko, że się to dzieje. Proszę jeszcze jedno, już będę kończył, zwrócić uwagę, selekcja negatywna, ktokolwiek, mówię o 30 lat do tyłu, 40, przyjechali do szkoły mojej przedstawiciele, kto chce iść do kopalni pracować, macie płacę, 20 lat pracy, awans, kto zostawał na wsi, najsłabsze jednostki, najmniej dynamiczne, teraz to się zmieniło, coraz więcej jest osób, które mieszkają na wsi i naprawdę dla mnie chłop to jest już muzeum po prostu. Natomiast rolnik, właściciel, mieszkaniec wsi to jest to. Dzięki nowoczesnym technologiom informacyjnym można nawiązywać kontakty z wieloma ludźmi, można po prostu poszerzyć te swoje horyzonty, ale jest to proces, który jest bardzo powolny i myślę, że przekształcenie, te zmiany są bardzo wolne po prostu i to jeszcze upłynie zanim no wieś się wyludnia, jeszcze to chcę powiedzieć. Koniecznie chcę powiedzieć, że Bożęcin, w którym mieszkam, no po prostu coraz więcej domów jest pustych. Nie odpowiedziałem pani może wprost, ale chciałem to powiedzieć, bo po prostu żyję tym. Dziękuję. Szanowni państwo, jedna ważna wrzutka, że przypomnę tym, którzy się włączyli później, że można się zrzucić i ciągle trwa zrzutka na te społeczne, oddolne obchody Dnia Wolności. Na pewno link jest w czacie. Strasznie dużo ciekawych pytań dalej o patriarchat na wsi. Myślę, że to byłaby bardzo ciekawy spór też między Izabelą a Kacprem. Właśnie pytanie się właśnie pojawia. Ale w związku z tym, że już jest 19:37, to może proponowałbym bardzo krótką rundę końcową. Gdybyście mogli powiedzieć na koniec coś takiego, co chcielibyście, żeby jeszcze w tej dyskusji wybrzmiało w kilku zdaniach, więc może zaczniemy od Aleksa. Aleks, jesteś wyciszony, you're muted. Sorry. Ja jestem jedyny, który patrzy się na tego z daleka, bo jestem w Nowym Jorku teraz. I to, co się dzieje w Polsce, się dzieje na całym świecie. Są władzy, są bogatych ludzi, którzy wykorzystają albo rolników, albo robotników. I musi być balans. Musi być system, gdzie pozwalamy na to, żeby ludzie byli bogaci, jak mają dobry pomysł na jakiś biznes, ale nie pozwalać im, żeby wykorzystali innych. Jak ktoś dla nich pracuje, to oni muszą płacić tych ludzi. Musi być balans tego, muszą dać, bo poddaństwo niby się skończyło, niewolnictwo niby się skończyło, ale tak do końca w Stanach się nie skończyło, w Stanach w ogóle się nie skończyło, bo niewolnictwo istnieje w różnych formach. Jak widzimy przez ostatni rok, policja zabija co roku kilkaset ludzi, prawie 1000 ludzi, a w większym numerze czarni. To oni są wykorzystani i są ludzi w Polsce, którzy są wykorzystani i trzeba to zmienić. Trzeba zmienić, żeby ten poddaństwo, niewolnictwo, nazywaj to jak chcesz, żeby się skończyło. Super, bardzo ci dziękuję, Aleks. Tomaszu, czy parę zdań podsumowania od ciebie? Powiem tak, bardzo, bardzo ciekawa dyskusja, bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem.
No generalnie rzecz biorąc, ja podsumowałbym tylko w jeden sposób, to znaczy ja mam duże oczekiwania co do polskiej inteligencji. Myślę, że ona zamiast wytwarzać sobie kolejny podmiot zbiorowy, którym będzie mogła się zaopiekować, powinna tak naprawdę potraktować tak potencjalnych partnerów na prowincji jako partnerów i pomóc im tak samo zrozumieć siebie, ale tak samo dzięki temu zrozumieć swoją własną osobę, swoją własną kondycję. Myślę, że to nas czeka. Na razie taką jedyną osobą, która... Ale wynikało to po prostu z tego, że ta osoba została sama wyklęta przez elity, mówię o Jarosławie Kaczyńskim. On de facto stał się ambasadorem dzisiaj polskiej prowincji. To on zakopał dzisiaj tą różnicę pomiędzy stanem faktycznym a aspiracjami na polskiej prowincji. Myślę, że ten przykład jest moim zdaniem ważny, cokolwiek byśmy o Jarosławie Kaczyńskim powiedzieli. Myślę, że czas skończyć taką ludomanią i użalaniem się nad mieszkańcami prowincji. Czas tak naprawdę w współpracy z nimi stworzyć wspólny naród bez tego podziału na inteligencję, mieszczaństwo i czerń. To najwyższy czas skończyć. Zastanawiam się, na ile te książki o Shelley, ten utrwalają mimo wszystko, pomimo dobrych intencji, utrwalają te negatywne stereotypy. To chyba tyle. Dziękuję bardzo. Super, bardzo Ci dziękuję. Izabelo, kilka zdań podsumowania od Ciebie. Dobrze, kiedy słuchałam pana Kacpra, przypomniała mi się taka książka angielskiego pisarza chyba Hilarego Belloca, Państwo niewolnicze, prawda, że nie jesteśmy już w poddaństwie jakiejś konkretnej osoby, ale od tych mechanizmów instytucjonalnych, prawnych, rynkowych, no taka mocno archaiczna pozycja, ale jakoś mi się przypomniała. Jeszcze co do tego poprawiania nastroju mieszkańcom wsi, a zwłaszcza no właśnie tym rolnikom, proszę Państwa, to zawsze budzi zdziwienie, ale od lat socjologowie robią taki ranking prestiżu zawodów i już po roku 2000 zwykle wyglądało to tak, że na pierwszym, drugim miejscu sytuował się profesor uniwersytetu, potem był oczywiście lekarz, pielęgniarka przed lekarzem, górnik, inżynier, ale na siódmej na przykład pozycji, pamiętam według profesora Domańskiego tam z 2003 czy 2007, był rolnik indywidualny na własnym gospodarstwie. I do dzisiaj rolnik utrzymuje swoją pozycję pomiędzy inżynierem, prawda, czy nauczycielem, więc to jest pierwsza dziesiątka w rankingu prestiżu zawodów. I jako ciekawostka, kto jest na końcu? 32 chyba miejsce zajmował goniec, po nim był minister, a po nim był poseł na Sejm. Więc proszę Państwa, no jak społeczeństwo potrafi patrzeć na właśnie na tę stratyfikację społeczną, wyznaczając taką drabinę prestiżu. I moja ostatnia uwaga, mówiło się dużo oczywiście o tej, zwłaszcza jeszcze do niedawna, o tej mentalności folwarcznej pańszczyźnianej. Proszę Państwa, za mało moim zdaniem zwraca się uwagę na to, co zawsze podnosił Władysław Grabski, że pańszczyzna, poddaństwo było relacją społeczną, a więc dotyczyło obu członów tej relacji, prawda? Nie tylko odznaczyło się więc na mentalności czy postawach chłopów i ich potomków, ale także szlachty, zwłaszcza odrobnej szlachcie, która była zagrożona degradacją, więc jak gdyby wobec tych, co byli wyżej, zachowywała się w sposób służalczy, natomiast wobec tych, co byli niżej, w sposób pogardliwy. Myślę, że jeżeli polska inteligencja, jak pisał Hałasiński, jest produktem degradacji społecznej, bo właśnie z tej drobnej szlachty, no to warto podjąć ten trop i penetrować teraz ten człon relacji społecznej, jakim było poddaństwo, nie od strony potomków chłopów, ale potomków szlachty, czyli dzisiejszej inteligencji. No i to z mojej strony wszystko. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Chciałbym jeszcze kilka zdań na koniec? Ja? Mateusz, mówisz do mnie? Tak, tak. Ja przede wszystkim chcę podziękować za stworzenie takiej platformy, gdzie mogliśmy wymienić swoje opinie. Dziękuję Tobie, Wolfowisku. Myślę, że za rok pewne tematy dojrzeją i byłoby dobrze, gdybyśmy się twarzą w twarz spotkali. Po prostu taką mam nadzieję. Dziękuję. Daj Boże, też liczę na spotkanie na żywo. Zapraszamy do Gorajca, kiedy tylko warunki pozwolą.
Kacprze, krótkie podsumowanie od ciebie. Tak, może podsumowanie będzie odpowiedź na to pierwsze pytanie od publiczności, czyli jak pisać nieprotekcjonalnie, tak, jak oddawać głos. Ja myślę, że kluczowe jest zdecydowanie, komu oddajemy głos. I to bardzo wybrzmiewa w tej dyskusji, że posługujemy się bardzo ogólnymi kategoriami, na przykład wieś i chłop, a tak naprawdę rozumiemy przez te słowa zupełnie inne rzeczy. Tak? Więc na przykład bohaterem mojej książki nie jest chłop. Ja unikałem tego słowa przez bardzo długi czas, dopiero zacząłem go używać, dopiero w momencie, w którym zrozumiałem, że to jest kategoria jednocześnie klasowo-genderowa czy płciowa, tak? Że chłop to jest mężczyzna, który jest ojcem włościańskiej rodziny i on nie jest bohaterem mojej książki, ja nie oddaję jemu głosu, bo on był częścią problemu, znaczy on był, bo mówimy tu o przemocy, ale żadne społeczeństwo jakby nie opiera się wyłącznie na przemocy i jakby te ścieżki, sojusze różnego rodzaju formy kooptacji jakby są bardzo, bardzo ważne i to też jakby ta książka opisuje, w jaki sposób ludzie z klasy włościańskiej byli wciągani jakby do tego aparatu przemocy i chłopi, rozumieni tutaj bardzo konkretnie, byli częścią problemu. I ja oddaję głos poprzez głównie cytowanie literatury ludowej, czyli pieśni, folkloru, nie chłopom, tylko ich służących, bo chłopi też mieli służących, którzy de facto wychodzili na pańszczyznę i to były dziewki, to byli parobkowie, to była ta właśnie wiejska biedota. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo kluczowe, żeby tą dyskusję, tego rodzaju dyskusję jednak bardzo skonkretyzować, bo wydaje mi się, że to by była bardzo ciekawa, natomiast wydaje mi się, że bardzo często rozmijamy się w ogóle rozmawiając niby o tych samych rzeczach, ale tak naprawdę mamy inne rzeczy, inne sprawy na myśli. Też bardzo ci dziękuję. Myślę, że to jest ciekawe pytanie już nie na dzisiejszą dyskusję, ale na przyszłość. Tomasz Karoń wspomniał o tym, że takie postacie jak Michał Kołodziej, jak kiedyś Andrzej Lepper, to byli bogaci rolnicy. I ty w swojej książce też, jak piszesz o jakichś tam formach mobilizacji politycznej, żeby nie używać słowa bunt, tylko mobilizacji politycznej chłopów, czy jakkolwiek to nie nazwiemy, też pokazujesz, jak ważna była rola arystokracji wewnątrz wsi. Nie mam na myśli szlachty, tylko najbogatszych chłopów. Więc myślę, że i w patrzeniu na historię, i w zastanawianiu się nad tym, jak sytuacja może się rozwijać w przyszłości, to mi się wydaje jeden z mnóstwa bardzo ciekawych tropów, które jakoś poruszyliśmy w tej dyskusji. Na pewno jest mnóstwo jeszcze do przegadania. Przeczytam na koniec tylko jeden komentarz. Jako znak czasu, pan Grzegorz Bokwa. Jako znak czasu niech będzie to, że was słucham podczas pracy we wspomnianym ciągniku C330. W sadzie ta maszyna jest i jeszcze długo będzie super maszyną. A my wracamy do świętowania Dnia Wolności Chłopskiej, bo zawsze to robimy z dużym przytupem i nie na smutno czy na płacząco, tylko jednak na wesoło, z dumą i tak dalej. Bardzo wszystkim dziękuję wam za rozmowę. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali i zadawali pytania. I to na pewno nie jest koniec. Zapraszamy do wsparcia obchodu Dnia Wolności, do podcastów, do śledzenia na stronie Stowarzyszenia Polskie Blisko. I dobrego wieczoru. Dziękujemy. Dziękuję. Widzę, że jest jeszcze Lucjan i Izabela. Bardzo dziękuję za rozmowę. Znaczy, wyszliśmy w tej chwili z Facebooka, prawda? Aha, no tak. Jeśli jesteśmy, to ja muszę kliknąć, nie? Przepraszam. Tak, dziękujemy. Dobra, i teraz rzeczywiście znikamy z anteny. Pozdrawiamy. Do widzenia.